urodziłem się w 1936 roku. Tu na Ukrainie to jest Tarnopolskie. Wieś taka, Korzelice. I tam mieszkaliśmy, ojciec się wybudował przez 10 lat. No a w 40 roku, jak Ruscy weszli, Ukraińcom dali taką wolność. No, Ukraińcy nie nienawidzili Polaków, więc rabowali, mordowali. I tak do 40 roku, 10 lutego, nad ranem przyszli do domu, ojca i mamę postawili pod ścianą, no i kazali się szybko spakować na sanie i na stację. I przez miesiąc czasu żeśmy jechali na ten Sybir. My byli na takim zaimek mięsokombinat. Tam hodowali takie bydlaki, krowy i na jesień, na spęd w siodle frontu. I przyjechali wojacy po siano, no, żeby ich przenocować. A wojacy za to, że my ich przenocowali, to my u was siana nie weźmiemy. Pojechali do innego kołchozu po siano. A w 1943 roku ojciec poszedł na wojnę i jeszcze trzech jego braci. To dwóch tych zginęło, a ojciec i jeden brat wojny przeżyli. Ojciec tu w Siekierkach forsował Odrę w 1945 roku. Został ranny 28 kwietnia już pod Berlinem. Nas przywieźli tutaj do, najpierw do Klempicza, cały transport tych Sybiraków i jeszcze po drodze doczepili, no to z Litwy jechali ludzie, ale oni tam już tak mieli krowy, niektórzy konie mieli i przywieźli nas tutaj do Klempicza. Tak cały tydzień my siedzieli w tych wagonach, aż w sobotę pierwszą po świętach cofnęli do Chojny i w niedzielę raniutko wojsko za ciuchy z wagonu wywalili, porozwozili wszystkich. Nas cały wagon, 25 osób, przywieźli tu do Lwichowa. Ojciec jak wrócił, no to nie wydostał tam ileś tam hektarów tej ziemi. No ale to nie było czym obrabiać, ale na kolonie był taki facet Parada, który był no, na robotach u Niemca. A później role się odwróciły i on był gospodarzem, a Niemka z dwoma takimi chłopakami była u niego. No i on był taki dobry człowiek, miał konie. To przyjechał, zaorał ogródek, kawałek pola, żeby coś zasiać. A tu w tym naszym domu, tu wojsko sztab był. W tym domu, tu sąsiednim, no i tu spali, to później jak wychodziło to wojsko, to te łóżka porozbierali, wynieśli wszystko na strych. To takie było, no po prostu niekompletne. I w 49 roku, jak ci tych ludzi tam z Krakowskiego przywieźli, no to oni też nie mieli tak łóżek, to ojciec mówi, to chodźcie, to sobie wybierzecie. W 46 roku poszliśmy do szkoły i tak nas nauczyciel wziął do pierwszej klasy. Nas to było pięcioro tych Sybiraków. No to ja byłem prawie najmłodszy. No ale my tam na Syberii coś tam troszkę nas gdzieś uczyli. Także litery my znali. No i jak on widzi, że my już tu umiemy A, B, to, a nie, to wy, was do drugiej klasy. W 51 roku uparli się, założyli spółdzielnię produkcyjną. Ja też przez rok czasu w tej spółdzielni pracowałem. Ale
Nikt nie chciał pracować, bo nie wiem jak to było. Każdy chłop był stary, każda kobieta chora. A w 56 roku, jak Gomułka objął tron i powiedział, że kto nie chce, to może ze spółdzielni wystąpić. Wyzdrowieli wszyscy. Momentalnie odzyskali zdrowie. Także tej wspólnoty ludzie nie chcieli. Dużo tu Niemców przyjeżdżało. Kiedyś przyjechali i przyjechał taki facet, czyściutko fajnie po polsku mówił. No i ja się go pytałem, kiedy ci Niemcy ten dom tu upuścili. No to on się tam pytał i mówi tak, że no dobrze, nie pamiętają, ale w maju albo w czerwcu, w 1945 roku ten dom opuścili. Olesko to miejscowość odległa od Lwowa, ówczesnej Polski, 72 km. Tam się urodził Jan III Sobieski. Było to miasteczko, które posiadało około 2800 mieszkańców, 2000 Polaków, 500 Ukraińców, 300 Żydów. I tam mieszkaliśmy do 1945 roku. Sporo naszych znajomych, którzy pracowali w sądzie czy w jakichś innych, zostali wywiezieni na Sybir. Mój tatuś prosił sąsiadów, ponieważ pracował, był sierżantem w armii austriackiej i był budowlańcem. Również budował w Austrii, Wiedniu i innych takich dużych przedsiębiorstw i musiał te wszystkie dokumenty popalić. Sąsiadów pytał, żebyśmy nie wyjechali na Sybir. Jak Rosjanie weszli w zamku, przytrzymywali żołnierzy polskich. Znaczy oficerów żołnierzy, którzy tam byli. I oni tam w tym Olesku tak naprawiali drogę i myśmy jako chłopcy, jak oni palili jesienią ognisko w 1942 roku, ognisko tam, to myśmy rzucali im chleb, ziemniaki, jabłka i Rosjanie mówią, wot palaczki, kuszecz kamienia, jak to się ziemniaki spalili, to uważali, że oni kamienie jedzą, a oni zostawiali w tych kamieniach listy, listy zostawiali, myśmy te listy brali, pichacze, nikt o tym nie wiedział. Znaczki kupowaliśmy i wysyłane były. Teraz w którymś roku w wiadomościach historycznych jedna z pań podała, mnie łzy pociekły, popłakałem się, że ostatni list dostała z zamku z Oleska. W 1945 roku albo podpisywać obywatelstwo rosyjskie, albo wyjeżdżać. I tatuś z Łojorzy wyjeżdżamy. Dwa tygodnie staliśmy na stacji w Stargardzie Szczecińskim, ponieważ wszędzie były ruiny, a pochodziliśmy z małego miasteczka i tatuś, tak jak Stargard, Szczecin, nie było osiągalne. Więc tutaj z 20 rodzinami, aż tu do Węgorzyna, z tych pobliskich miejscowości przyjechało 20 rodzin. Tu i to się osiedliło. Tu byliśmy już 20 września 1945 roku. Węgorzyno w 1945 roku w marcu zostało zniszczone w 70%, ponieważ ulica Langestrasse, to ulica długa, była przemieniona na Hitlerstrasse i Rosjanie spalili całe ulice. Rosjanie tu od 1945 roku w Węgorzynie byli do 1947. Jak przyjechało tu około 20 rodzin, no te rodziny mniej więcej się znali bo i między sobą. I nie szukano jakichś innych znajomości, innych stron, czy z Wilna, czy z innych. Po prostu kontaktu z tymi z Wilna nie było, bo oni mieli inne obyczaje, inną kulturę cokolwiek, a ci nasi ze wschodu to inno, ich nazywano ich żywioły, bo tak u nich żywioły ich nazywano. I ta sąsiedzka pomoc, jeżeli chodzi, bardzo duża była. Jeden drugiemu pomagał. Dlaczego ta tymczasowość była? Bo nikt nie wiedział, czy te tereny w tych latach, w 1945 roku,
czy będą terenami polskimi, czy nie będą polskimi. Czy Szczecin będzie polski, czy nie będzie polski. Nikt nie wiedział w 1945 roku, kiedy tu wrzesień, czy październik, listopad myśmy przyjechali. I ta tymczasowość cały czas u tych mieszkańców była. Taka dewastacja była nawet do tego stopnia przez mieszkańców, że uważali, że to nie jest ich, nie jest ich, nie jest ich. I to przekonanie jednak cały czas u rodziców było. Mój ojciec raczej z Niemcami, którzy tu mieszkali, ich niedużo było, 3 czy 4 rodziny, a tak 5 czy 6, nie wiem, tak nie pamiętam. Bardzo przyjaźni, bo pomagał im, tam mleko od nas brali i pewną żywność i tak dalej. Do tego stopnia, że ci ich synowie, w którymś roku, teraz niedawno, 10-15 lat temu, nawet na moich rodzicach zapalili znicze ci młodzi. Przyszli Niemcy i zapalili znicze. Ja się popłakałem. Ja rozumiem sentymenty, bo tu ja się nie urodziłem absolutnie, ale tu zdobyłem to wykształcenie, zdobyłem 3 dzieci. Już ten sentyment mój jest inny. Ja uważam, że czuję się u siebie w kraju. Jestem Polakiem. Nie jestem Niemcem, nie jestem Ukraińcem, nie jestem Rosjaninem. I to moja ojczyzna mała. I niektórzy mi zarzucają, że tam się urodzi twoja ojczyzna. Tak. Tamta ojczyzna moja już została skreślona, oddana innemu państwu, inne państwo jest. Ja na przykład miałem, proszę panów, też się śmieli, że jak miałem do Łodzi wpis urodzony w ZSSR. Miałem w dowodzie wpisany urodzony w ZSSR. Mówię, to ty Rusek. To ja mówię, słuchaj chłopie, jaki ja Rusek, przecież Polak, nie? Padają 2 Niemców, nazywali ich SS-mani, hitlerowcy, no tak różnie. I do nas skierowali broń, jeden i drugi. I wtedy krzyczeli partyzant, partyzant. I skierowali broń do nas, chcieli nas tak zlikwidować. W tym czasie wchodzi oficer niemiecki. W tym czasie, kiedy oni to broń skierowali do nas i krzyknął do nich: halt, raus, żeby się wynosili. Oni nie chcą, nie, dalej są. I w tym czasie on wyciągnął rewolwer do nich i wtedy poszli, wyszli. Ja się przestraszyłam, wiadomo, że to też Niemiec i co tu się dzieje. No, Niemiec nas tu chce ratować, nie? I mówi tak do nas, jak już wyszli. Pierwsze pytanie to było, gdzie wasi rodzice? Po polsku. Kiedy Rosjanie nadchodzili, byli tacy, którzy się grzecznie zapytali, ale już oni szli lasami i tam wtedy nas spotkali, jak byliśmy. I to nawet odezwał się, jak żywiocie, no to znaczy, że dosyć grzecznie. No cóż, ja mogę jeść, no, ale byli tacy, że wyswobodziliśmy was, tak będę opowiadał to drugi. A później pomału, no pomału już ludzie zaczęli ten. No ale wcześniej to trzeba powiedzieć, że było partyzantów, cała wieś partyzantów. I moi stryjkowie byli tymi starszymi, tak. Oni prowadzili całą tą partyzantkę, organizowali się. No zapoznałam wtedy męża, to znaczy już może wcześniej go znam. I wtedy, kiedy koniec wojny, wyszłam za mąż, prawda, marzyłam o tym, że jeśli wyjadę, bo opowiadał mi później, że wyjeżdżają ludzie na ziemię odzyskane, więc tam można, ja nie, czy można tam sklepik gdzieś założyć, bo ja chcę mieć teraz swój sklep. No wtedy ruszyliśmy już do Węgorzyna, były bilet, nie pamiętam ile dni jechali, w każdym razie w grudniu wyjechaliśmy. Prawda? 8 grudnia byliśmy w Węgorzynie, w Angerien. Tam już kilka rodzin było polskich, bo było dużo mieszkań, opuszczali Niemcy, a Rosjanie w tym czasie wywozili, co tylko mogli, i niszczyli. Kościół był zgruzowany, ale przez działania wojenne. A natomiast ulica, obecnie Grunwaldzka,
to cała ulica była zniszczona. Tak jak słyszeliśmy, to Rosjanie niszczyli. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia, więc mąż robił obiad, ja się przejdę może gdzieś w pobliżu, gdzieś jakaś kaplica jest. I poszłam do takiej miejscowości Przytoń, obecnie, tak nie pamiętam jak się pani wie. Tam był kościółek z daleka, tak daleko widziałam i spotkałam Niemca, wiedziałam po niemiecku. I pytam się troszkę, umiałam Wodzikirche. On opowiada, że tu jest nieczynny kościół. I coś mi tłumaczył, że tak trzeba przejść tam parę kilometrów. I zauważyłam, że tam jest wieża, więc ja się cofnęłam. I była taka uliczka prosto do tego miejscowości. I kiedy doszłam do kościoła, ale tam było cicho, pusto. Znaczy w kościele nie ma nikogo, nieczynny. Ale wychodzę, a dalej tak domy, no jakieś może 400 metrów, zauważyłam rosyjskie, wychodzą z ulicy, z domów. Zatrzymał się jeden i z daleka widzi mnie i krzyczy, kuda idziesz, dziwuszka? O tak jest. A ja wtedy już trochę strachu nabrałam, powiedziałam, do domu. Szybko, coraz szybciej na tę łąkę, przez tą łąkę, pod górkę. I doszłam na ulicę główną. Wiedziałam, że Węgorzyno już niedaleko. To był taki okres, że było tak jakoś, mieszało się tu wojsko, prawda, tu Niemcy. To taki był niespokój był. Nasz sklepik, mieliśmy pójść w sklep, jeszcze jeden tam z Polaków. No, a Rosjanie wyjeżdżali. Było ich coraz mniej. Tak jak mówię, niszczyli. Co tego mogli. No co więcej, ludzi przybywało. Coraz bardziej. Przeważnie tam za Boga, prawda, to nie wiem, ukraińsko troszkę tak zakuje. Z Ukrainy to może po rosyjsku troszkę, ale mało, mało. Bo to byli Polacy, bo to Polaków wysiedlali tam. Ludzie się szanowali, odwiedzali. I do dzisiaj trwa. No, ale było różnie, tak jak opowiadam. Stawało się raniutko, zajmowały się kolejki. No nie było tak łatwo, nie było. No, ale jakoś tak dzięki Bogu to wybrnęliśmy ze wszystkiego. Dzieci się uczyły, każdy ma zawód. Córka w Warszawie, syn w Gdańsku, pływał przez 30 więcej lat nawet na morzu. Córka w Warszawie jest nauczycielką, była druga jako laborantka, przy 40 lat kończy teraz pracę. Ale po latach tu odwiedzano mnie. Z Niemiec przyjeżdżały panie tam odwiedzać mnie z mężem, z córką i opowiadała już lato, tak, jak jest, że dobrze im jest, no, ale odwiedzali swoje, ułatwiliśmy, tak, częstowaliśmy ich, bardzo mili, dobrze byli. Przyszedł taki gestapowiec, bo my przy tej głównej szosie mieszkali, to przyszedł i się pytał, czy my nie mamy trochę mleka. A my takie wszystkie się do mamy przytuliłyśmy i się bałyśmy, nie? A my, że oni nam nic nie zrobią, tylko proszę o mleko, jeżeli mamy. No to mama tam miała, bo rano wydoiła te krowy, kozę, bo krowy nie mieliśmy, i dała jemu to mleko. A on jeszcze wychodząc, to on tak powiedział, że idźcie i się osiadlajcie na naszych gospodarstwach, bo my już tu nie wrócimy. Mieszkaliśmy w Poznańskim, to nam dali uchodźców na te gospodarstwa po niemieckie jeszcze jedną rodzinę. I to było dwóch gospodarzy na tej gospodarce. Jak nam dali tych uchodźców tam od Rosji, to mówi, co my będziemy, dwóch gospodarzy na tej jednej gospodarce. Mówi, chodź, mówi tam, mówi, Franek został i ten Stasiek Kowalski, to pojedziemy, zobaczymy jak tam jest i pojedziemy też tam.
No i pojechali. W 1946 roku to było koniec marca, także w kwietniu była ta Wielkanoc, na Wielkanoc już tutaj byliśmy. W 1946 roku. A po nas dopiero przyszli później tam z Wilna. Też ludzie poprzyjeżdżali. Tu jest dużo tych ludzi. Zaczęliśmy zwiedzać tą stepnicę, jaka jest. No jak zaczęliśmy, poszliśmy później na tą pocztę, tam widzimy taka poczta. Na tej poczcie same marmury, ta lada, tutaj jeszcze te drzwi takie duże. Jak pan wchodził, to były takie duże koła uchwytne i takie głowa lwa. Na jednej drugiej stronie były takie brązowe, wysokie, ale w środku to była naprawdę, ja im stale widzę te poczty. A później tam jeszcze taki kanał jest, tam dalej się idzie do tego kanału, tam był młyn. I gdzie też ten młyn rozebrali, zniszczyli, gdzie on poszedł, przecież jeszcze moi rodzice jeszcze tam mielili, na mąkę, śrutę robili. A tam nie ma nic, wszystko rozebrali. Bardzo sobie ludzie pomagali, jak były żniwa, to chodzili jeden do drugiego. I żniwa, czy ziemniaki kopali, czy coś, to szli. Pomagał jeden drugiemu, czy pożyczył konia. Ten miał, ten nie miał, to się sprzęgali. Myśmy mieli jednego, to później tata nam się sprzęgał. Z innym sąsiadem i kupił tego jednego. I tak żyli, i tak do tej pory żyją w zgodzie, nigdy tam nie było, żeby coś było złego. No, w 1948 roku byłem powołany na komisję niby ten i do wojska zaciągnięty w 1948 roku. Wojsko skończyło, to było w lipiec, a brat do mnie mówi, że jedzie do Drawska drzewo wozić. On pojechał do Trzcianki, po stamtąd przyjechał, bo to nie był golf Szczecin, ten gniazdo, a to jest, w każdym leżało do Trzcianki te. No i później on tam, a ja tu do Goleniowa. No przyjechałem tutaj, no to mówiłem, a tam tydzień, dwa, zobaczymy jak tam był, jest. No i gdzie pani tak do tej pory, całe 11 lat woziłem te drzewo, tu do Stepnicy, do Golszewa woziłem tam. Z początku, to, a najdłużej byłem w Stepnicy tutaj, przy ostatku. U Górnego byłem, on w gospodzie był w restauracji, tylko kościoła pracował, tam była restauracja, tam się chodziło nieraz też. No to ten, on, tam się dogadałem z nim, że tu i tu śpię, bo tam uspawowiczu spałem parę dni. I on się zgodził do niego, jedzenie, spanie, opranie, to jest, to u niego było w ten czas. I na jesień to były jabłka, miał duży ogród z jabłkami, mówi, chodź do sąsiadów, zaniesiemy te jabłka. No jak poszedł te jabłka zanieść? No to tak raz, drugi, później trzeci, tak od tego się zaczęło. No i się wzięło ślub później. Pobrali się. Tak ja mówię, że też jak przyjechałem tu, też nie wiedziałem, czy będę. Mówię, pojedę zobaczyć, jak tu jest, jeszcze nigdy nie byłem, no to pojedę i tak zostało. 11 lat woziłem drzewo, później w Tartaku 9 lat robiłem i w PKS-ie 9 lat w Kamieniu Pomorskim. Z Kamienia poszedłem, bo to zachorowałem i poszedłem na rentę. Chodziłam 5 lat do szkoły niemieckiej na Śląsku, bo jak ojca wzięli do Lagrów, to mama wyjechała do swojej cioci, do mamy siostry. Na Śląsk. I tam byliśmy 5 lat podczas wojny. To tam było bez różnicy, czy Polak, czy Niemiec, wszystko chodziło do szkoły. Musiało chodzić do szkoły. Musieli też chodzić do szkoły. I Polacy, nieważne, czy Ślązacy, czy tam inni, wszyscy chodzili do szkoły? Wszyscy chodzili do szkoły. I uczyli się w języku? Niemieckim. Z część ziemi tam dziadek miał tu swoje, żeby... Tam miał 21 hektarów. Pod uprawę konną. To bo tak. On jak poszedł do wojska, do pierwszej wojny, no to później jak skończyła się tam wojna, to każdemu żołnierzowi dawali osadnictwo wojskowe. No i dali jemu te 21 hektarów. To jeszcze był kawalerem, ożenił się i tam pracował do wojny. Ale to było na w Tokarach. W Tokarach, nie? No. Białostockie. Białostockie, to i tak, dlatego ich później te Rosjanie wywieźli szybko. Pierwszą wieś od razu łapnęli. I za granicę wywieźli, na Syberię. Na Syberię, no. To dziadek opowiadał mi właśnie, że jak... No, i jak był na tej Syberii, zobaczył, że głód, bieda, to poszedł do wojska, Halina i Jany. I także szedł aż tu do Stepnicy i tu w Stepnicy już został.
A żona jego, no to się informowali gdzieś tam listami, bo tam rodzina została w tych Tokarach. No to Halina tam listy pisała i się dowiedzieli, gdzie ojciec jest, bo ojciec też tam się odzywał. No i mama pojechała, przyjechała z Frankiem, z Jankiem do Łochowa. Tu gdzieś te Łochowo jest, ale gdzie to ja nie... W Kielcach, to jest koło, nie, koło Gryfina to gdzieś. No, gdzieś Łochowo. I w tym Łochowie byli, no i Halina tam odnalazła matkę. No i Halina pojechała i przywiozła ją do Stepnicy. Ja przyjechałam pierwszy raz w 1949 roku do mamy siostry. I byłam parę tygodni u niej, a później pojechałam do domu z powrotem i w 1953 roku przyjechałam do cioci. No i pojechałam z powrotem i wyszłam za mąż tu w Stepnicy. Mama, a jak tu dziadek został? To on się tak czuł tutaj, że tu już zostanie na stałe, czy tylko tak chwilowo przejeżdżał? Dziadek to, on tak się czuł, że już on nigdzie nie ma co wracać, że tu... Nie miał gdzie wracać praktycznie. Już nie miał gdzie wracać. No te wschodnie tereny już tam było zajęte wszystko? No tam za te ziemię musiał płacić, to już on został, powiedział, że tutaj będzie koniec jego. No a w jakich latach, żebyśmy już byli pewniejsi, że... Bo to z mojej obserwacji, to człowiek był... Dużo domów się nie remontowało teraz po wojnie. Pamiętam, to wszystko było, zostawało, tak, nawet do dzisiaj niektóre domy są nieremontowane. No, bo myśleli, że Niemcy przyjdą z powrotem i ich wygonią. To nikt nie starał się, nie dbał o te domy. W ten sposób. No bo jak też taki Stasiu Kędziora, świętej pamięci, kiedyś tam opowiadał mi, że do niego przyszedł Niemiec i mówi: Stasiu, no ja wiem, że tu się dom postawiłeś, ale jak ty go zabierzesz, jak ja tu wrócę, nie? Stasiu był zdziwiony, opowiadał mi to, że mówi: no Mirek, mam problem, muszę dom przeprowadzić, jak Niemcy tu wrócą, nie? To lata. No choć się... ludzie chcieliby remontować, to ani cementu, ani wapna się nie dostało. A jak wyglądała mama te drogi? To pamiętam, że to były tak jak teraz już asfalt był, czy to były kocie łby? Gdzie tam kocie łby? Jak do Goliniowa chciało się jechać, to trzeba było jechać przez Budzyń, polną drogą. I dopiero w kątach była już droga kocie łby. A na Widzyńsko to było... Za Widzyńskim dopiero była taka kostka, a też polna droga była. Także autobusy, nic nie chodziło, tylko połączenie było Stepnica, Kamień Pomorski. A później jak już zrobili te drogi do Widzyńska i do Stepnicy, zaczęły autobusy chodzić, jeździć. Ale tu jakieś karetki, pogotowia, cokolwiek by trzeba było... No to z kamienia wszystko. To wszystko z kamienia przyjechało. No bo to nie był Goleniów. Tylko był Kamień Pomorski, powiat. A, to my, a myśmy się rodzili w Stepnicy, nie? No w Stepnicy. To już takie, Sławek to już ja pierwszy rok się porodówka otworzyła. Ale była, opieka była dość dobra. No opieka była. No i do dzisiejszego dnia jest, bo już ośrodek zdrowia wybudowany, nie? To teraz mamy no. Z3 nawet ośrodki zdrowia. No także na razie nie mogę narzekać. No ale to nie było trudności jakiejś, że tam jakiś... Nie. Lekarz jak co, to do domu przychodził. No znał praktycznie. Ja wiem, że lekarz praktycznie... Znał. Ludzi nie było dużo tak ludzi jak teraz. No i przychodził, jak na wezwanie ktoś chory był, to przychodził do domu. Mój ojciec to lubi zawsze spacerować w niedzielę, jak był w domu. Tośmy ze Szczecina jechali tramwajem tam do końca na basen i stamtąd pieszo do Lasu Bukowego, przez las do Podjuch, bo tam ciocię miał. No i tam odpoczęliśmy i potem pociągiem z Podjuch do domu. Urodziłam się w listopadzie 24 roku. I w Szczecinie mieszkałam na Bogusławstrasse. I no, później chodziłam tam do szkoły. Jak skończyłam podstawówkę, tam poszłam do zawodówki. I tam pracowałam potem zaraz, gdzie miałam ten praktyki i się uczyłam. To chyba do 1943 roku, czy 1944, już nie pamiętam dokładnie. To nas
Tam się mówiła Dienst Verpflichtung, była tak dla młodych. I do Ueckermünde. I tam musieliśmy pracować. I do końca wojny tam byłam. Ale my z tym, że z Ueckermünde w czwórkę poszliśmy z tej fabryki, a dwoje to byli jeszcze z tej strony, Odry. Moja koleżanka jedna też, tu z Bani była. I ona mówi, no to my wszystkie razem pójdziemy, a tamci to byli starsze ode mnie jeszcze, a ja najmłodsza z nich byłam. Ja mówię, ja się boję, bo ta starsza jedna, to miała tam Ruska, takiego znajomego, gdzie pracowała już po wojnie. I on dał jej zaświadczenie, jak pójdziemy, bo to kawał drogi z Ueckermünde przecież, to każdy samochód ruski, co jedzie w tą stronę, musi nas zabrać, nie? Albo może nas zabrać, ja nie wiem. I tak, i ona ma to zaświadczenie, no i tak. I doszliśmy do Egezin, a tam sobie śniadanie jedliśmy, wieliśmy ze sobą. No i na brzegu lasu tam, bo tam też wszędzie lasy były. No i poszliśmy dalej później i jechała taka ciężarówka, tylko kierowca był w niej. A ta zatrzymała go, on się zatrzymał i pokazała mu to pismo, no bo to po rusku było pisane. On mówi, no to wsiadajcie, ale ja tylko do Egezin jadę. To ta następna wioska była. No to chociaż trochę dalej, nie? No dobra, wsiedliśmy, on nas tam wysiadał, szliśmy tam, no i poszliśmy znów na szosę do Szczecina. I tak, jechała taka mała furgonetka, no i zatrzymał się. Tam siedział kierowca i jakiś oficer, czy co to było, to widać było taki jakiś. No i wyszedł ten i się pyta, gdzie my chcemy jechać. No i ta pokazywała to pisma i mówi do Szczecina, on trochę po polsku, po niemiecku umiał. I mówi, no to dobrze, to wsiadajcie tam, a nas było czworo. Wy tam wsiadajcie, a ty chodź do szoferki z nami. Ja mówię, nie, to ja nie pojadę. Jak chcecie, to idźcie, to ja sama zostanę. O nie, bądź taka i tak, do mnie wszyscy. Daj bagaż swój i wsiadaj, a jakby co, to pukaj albo krzycz. Ja mówię, dobra, wsiadłam. A dojechaliśmy tą szosę, co Szybysz przyjeżdża tam, gdzie teraz główne wyjście do cmentarza tam jest. I tam na dole jest taki most, nie? Wiadukt, można powiedzieć, tam pociąg u góry idzie. I tam pod mostem stał stół, krzesło. I tam siedział wartownik ruski. No dobra. Teraz koniec z nami. Nie. Ten z tego samochodu zabrał to pismo i poszedł do niego i tam z nim gadał. I mówi, możecie iść. O, my poszliśmy. No, poszliśmy tam, zaraz skręciliśmy to niedaleko do Błogosławisz ulicy stamtąd przecież. No to idziemy, wszystkie kable wiszą na ulicy, nikogo nie widać, nie słychać. A my się tak bali, chodźcie szybciej. No doszliśmy do mieszkania tam, a ta co tu z Bani była, to mówi, to ja pójdę tu do wujka, on tam i tam mieszka. Jak ty nie spotkasz tam nikogo, to przyjdź do mnie, do wujka tam. No i dała mi adres i ja mówię, no dobrze, ja mówię. A w tej ulicy, ja mówię, tam jeszcze trzecia jedna moja jest. To może pierw tam pójdę. Ale ja poszłam tam, gdzie my mieszkaliśmy, musiałam przez podwórek iść tam oficyny. Mieszkaliśmy na czwartym piętrze. Ja idę tam, Boże, ciemno wszędzie, cisza wszędzie, na podwórku pełno meble stali. Jezu, ja mówię, w pułapce wlazła. Poszłam na górę tam, pukam w drzwi, nikt się nie odzywa. Tylko słyszę, jak gdzieś tam dziecko płacze. Ja myślę, Boże,
lepiej ucieknę stąd. Poszłam na dół, a żebym wiedziała wtedy, że siostry wyrzucili tam z mieszkania i na parterze ulokowali razem z moją koleżanką, bo ona obok siostry mieszkała tam, z siostrą i z wujkiem. I na dole w tym mieszkaniu razem mieszkali teraz. A siostra i szwager razem z nimi. No dobrze, żebym wiedziała i żeby jeszcze widno było, to może by mnie widzieli, jak szłam przez podwórkę. Ale ciemno było, to ja czym prędzej poszłam stamtąd i poszłam do tego poszłam też. W trzecim piętrze mieszkała. No poszłam na górę, na drugim piętrze stały dwie Polki, rozmawiały. Tak tylko na mnie patrzały. Ja poszłam do góry, pukam, nikt się nie odzywa. A oni to się bali otworzyć tam w ogóle, nie? Do tego wujka poszłam się gdzieś. A ja szłam z Błogosławii, szłam tam do parku Kacprowicza i przez ten park tam na dół, tam mieszkał gdzieś tam. A w parku spotkałam kobiety z córką, Niemki, a oni tak po cichu rozmawiali. A ja tak doszłam do nich i mówię, co oni tak cicho mówią, nie? A bo nie chcę się tak głośno odzywać, bo tu łapią Polacy po drodze, w bramy ich biorą i rozbierają i tak ich puszczą. Jezu, ja myślałam, no to cicho będziemy. Poszliśmy razem. I doszłam tam do tego wujka. A ona mówi tak, koleżanka mówi, no widzisz, przyszłaś do mnie. No dobrze, ja mówię, no zobacz. No i tam spaliśmy na drugi dzień rano, ten wujek jeszcze nam kolację dał, a rano mówi tak, wstawać, nie myślicie, że będziecie leniuchować tu. A co mamy robić? Porządek na ulicy. Bo to też gruzy leżeli i cegle i nie wiadomo co. Potem przyszła ta karta, że wszystkie młode chłopaki i dziewczyny mają się stawić na podwórku szkolnym tam w Szczecinie i wziąć sobie do ubrania coś, bo pójdą na żniwa tu po tej stronie. Ja mówię, Jezu. A siostra mówi, Boże, ja w szonie, że jestem. Ale tam pisała też, jak ktoś chory jest, albo w szonie, żeby iść do lekarza i zaświadczenie przynieść. No to mnie, to ona miała to już zaświadczenie i odprowadzili, szwager i ona odprowadzili nas tam do tej szkoły i czekali, aż nas zabrali. No i tam mąż był i jeszcze jeden z policji, to tu policja też była. Jeszcze ten był i mieli bryczkę i taką furmankę, co się szana wozi i taki ten. Tam mogliśmy położyć bagaże, no a my musieliśmy pieszo iść. I tak na zmianę mógł ktoś usiąść tam, odpocząć sobie po drodze. No dobrze, to dojechaliśmy tutaj, czy doszliśmy. Przez te przeprawy w Daliszewie i tam zatrzymaliśmy się i podzielili nas. Połowa poszła w stronę Gryfina, a nas tutaj rozdzielili właśnie do Radziszewa, Daliszewa. Nie wiem, czy do Brynkach też chyba, tam gdzieś, tu w tych okolicach bliskich. No i dobra, a tu w Daliszewie, krótko przed granicą do Radziszewa. Tam jak się do Łupnicy teraz idzie. Tam na rogu w tym domu tam ulokowali nas. Tam same kanapy stali, kanapy takie co dawniej byli takie jednoosobowe. Jedna przy drugiej w tych pokojach. No i kuchnia tam była, a nas było sporo ludzi i byli kobiety, czy już takie starsze trochę. Mężczyzny też parę było ich tam, i młodszych, i, no i takich jak ja młodych. I tak, i tam spaliśmy.
urodziłem się w Hajnówce i w 1934 roku, a przyjechałem tutaj, mając 12 lat, tu do Gryfina. 12 lat skończone miałem i tu do fabryki, oczywiście z rodzicami, z ojcem przyjechałem, bo mama już nie żyła. No i moje przyjechała siostra, brat i ja. I tutaj do fabryki tej Gryfskan. Żeśmy chodzili po lesie, a tam były czołgi porozwijane. Nawet tam była Kaciusza ta ruska wystrzelona i został ten samochód z tą Kaciuszą, bo to i tego. No i tam żeśmy czołg, ja znalazłem słuchawki tam w tym czołgu, bo czołg był rosyjski czołg oczywiście, słuchawki. No i pepesze i przyniosłem do domu, tą pepeszę. No i ojciec wziął ją, poszedł tam na milicję. I, no i dali mu zezwolenie i tego, bo tu w tym czasie tutaj to żadnego, że tak powiem, urzędu nie było i nic, bo to był, wszystko było z nominacji, to nie było z wyborów jakieś ludzie, nie? Tutaj były przysłani panie i tego i tę broń dali i on i była w domu, ale ja strzelałem przez okno i ojciec ją odniósł z powrotem na policję, bo ja przez okno strzelałem ryby czy inne, to się granatami głuszyło, nie? To dobrze, że się, bo tu jeden wypadek był, że chłopak taki młody zginął. Wyrwał te kółko z granatu i nie rzucił go od razu i przyczynę go rozerwało. Tu tam taki mostek był, gdzie statki przybijali i tam na tym mostku go rozerwało. A tu było rozmaitej broni wszystkiego i bez tam może chodziło się po lesie i normalnie, czołgi stali, wszystko. Później Rosjanie zabierali te czołgi z lasu, tam i rosyjskie, i niemieckie, i samochody. No i tu w Daleszewie na stacji tam taka była, to znaczy oni tam ściągali i potem ładowali na wagony i to do Rosji wszystko szło. I tu były dwa tory, nie? To jeden też rozbierali i szyny zabierali do Rosji, nie? Jak tą fabrykę uruchomili, tą Gryfskant, to tu był Gomułka, Władysław Gomułka, bo on był w tym czasie ministrem tych ziem odzyskanych. I tu właśnie była msza i na tej mszy było ten, Gomułka, nie? No i tu mój ojciec był i... A tu ich z Hajnówki właśnie przyjechało, uruchomiło ten zakład. No i część wróciło do Hajnówki, a część zostało. Tam został mój ojciec. Tu parę osób zostało. A tu jak przyjechaliśmy, to jeszcze Niemiec, tu dwie rodziny niemieckie mieszkali tutaj w budynkach. Jeden to chyba był na wojnie, bo tam coś z nogami miał. To miał dwóch synów, no i nawet żeśmy z nimi się tu kolegowali. A drugi tu mieszkał, to ten jeden taki, co był zdrowszy, to tu w tej fabryce, w Gryfskandzie pracował Niemiec. A w Gryfinie był taki punkt zborny, że tych Niemców z całej okolicy, od Goleniowa prawdopodobnie, nie wiem dokładnie, to zwozili tu i taki punkt zborny był i potem tych Niemców wywozili do Niemiec. Powiedzmy, w apelach takich szkolnych tam na tym, to krzyczeliśmy, pamiętam, zniszczymy kapitalizm, zbudujemy socjalizm. Takie były wykrzyki. No i potem, i Stalin wisiał na korytarzu tam gdzie się myśmy te hasła, że tak powiem, wypowiadali. No i ktoś Stalinowi oczy wypalił papierosem. To znaczy, to była tajemnica Polszynela. Wszyscy wiedzieli prawdopodobnie, kto to zrobił, ale nikt nie widział. Przez 10 lat to tak jak tutaj mieszkałem, to nie mogłem, jak mnie się ktoś pytał, gdzie ja idę, to szłem do domu. To nie mówiłem, że idę do domu, bo nie czułem tego domu. Dopiero jak wróciłem z wojska,
No i teraz tak, teraz czuję, że jestem już obywatelem tej ziemi. Moi rodzice pochodzili z Zamojszczyzny. Mama z Zamościa, a ojciec z takiej niewielkiej miejscowości pod Zamościem z Krasnobrodu, z pięknych okolic na Roztoczu. I w momencie wybuchu wojny rodzice mieszkali w Warszawie. Pojechali do rodzin swoich, no i już nie będę opowiadała, znaleźli się na terenie Ukrainy. Potem byli wywożeni coraz bardziej w głąb Związku Radzieckiego, aż wywieziono ich do Kazachstanu. I z tego Kazachstanu w 1946 roku mogli wrócić do Polski jako byli obywatele polscy. No ale nie mogli wrócić do swoich rodzinnych miast, ponieważ było to po prostu niebezpieczne wtedy. Już na przywitanie przy przekraczaniu granicy to pokazywano raczej gesty nieprzychylne Żydom. No i zresztą mi się wydaje, że ludzie, którzy organizowali wtedy transporty, zdawali sobie sprawę z tego, jakie nastroje antysemickie panowały w Polsce i skierowały te transporty Żydów, nie tylko zresztą, innych obywateli też, zabługa tak zwanych, na ziemie odzyskane, głównie na Szczecin, Dolny Śląsk. To jeszcze tu byli Niemcy, ale głównie były to kobiety i z dziećmi. To, co pamiętam jako dziecko z podwórza, były bardzo dobre stosunki między dziećmi. Dzieci były głównie, dużo było żydowskich dzieci, ale równie wiele było polskich dzieci, ale wszystkie były skądś. Na ogół były właśnie przemieszczone z Zabuga, ale nie tylko, bo część osób tutaj zaczęła, ja nie wiem, czy to mieli jakieś zaszłości z czasów wojny, czy AK-owcy jacyś się troszkę tutaj ukrywali. Bardzo dobre stosunki. Nie przypominam sobie, żeby były animozje między rodzicami a sąsiadami, bo to by się jednak odczuwało, by mówili nie baw się z tym, nie baw się z tamtym, tego w ogóle nie było. Ja sobie nie zdawałam sprawy, co to dzieci polskie, a co to żydowskie. Naprawdę. Poszłam do szkoły, chodziłam do przedszkola żydowskiego. Potem poszłam do szkoły żydowskiej. Bawiłam się z dziećmi. Ja wiedziałam, że jakieś komunie są, że kościół jest. Tam mnie nawet namawiano czasami na nabożeństwo majowe, żeby pójść, bo ładnie śpiewają. To szłam, prawda? I mama mi nic na ten temat nie mówiła. W ogóle nie odczuwałam na tym tle żadnego dyskomfortu. Naprawdę. Żupańskiego ulica, Słowackiego, gdzie była tak zwana kultura, TSKŻ to obecny. Słowackiego 2 koło kościoła tam. Krasińskiego w dół, to w sobotę, w piątek wieczorem i w sobotę, to wszyscy mówili po żydowsku. Wszyscy mężczyźni, to wszystko wychodziło. W parku Kasprowicza, jak przychodził piątek, słuchajcie, to na tych kocach pokera rżnęli. Wszyscy rozmawiali po żydowsku. Całe rodziny żydowskie wylegały tutaj na ten odpoczynek, tutaj na ten cmentarz. Nie, bo tu był cmentarz cały czas. Z tych lokatorów, których ja pamiętam, to wpierw już pamiętałam, bo miałam tych lat 7, że bez przerwy zmieniali się sąsiedzi, Żydzi wyjeżdżali bez przerwy. Z mojej klasy zostało, z 30 osób zostało, 34 zostały 4. I to środowisko już było takie bardzo małe żydowskie, bo ta największa emigracja wtedy była. No ale dalej jakoś żeśmy się trzymali, działało te Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów, szkoła też działała jeszcze żydowska, dużo repatriantów przyjechało ze Związku Radzieckiego, spółdzielnie żydowskie jakoś się otworzyły, kilka. I jakoś to się dalej ciągnęło te trochę żydowskie życie. I nagle przyszedł ten rok 68. I tu muszę powiedzieć tak, że ci, którzy chcieli wyjechać z Polski, i nie zdążyli przed 50 rokiem, to wyjechali w 57. A została grupa ludzi, no, którzy byli bardzo związani z kulturą polską. Większość to była ludzi niereligijnych, ateistów. No, ich dzieci studiowały w większości już, albo dużo było ludzi już po studiach, pracowników naukowych, bardzo zasłużonych w ogóle dla Szczecina, bo sporo takich postaci można by było wymienić.
i nie śniło im się, że będą wyjeżdżać, prawda? I było trochę osób takie, które po wojnie ukrywały swoją tożsamość. One, te osoby przetrwały na aryjskich papierach w Polsce i już nigdy nie wróciły do tych swoich rzeczywistych dokumentów. Często takie były przypadki, że dzieci nie wiedziały, że któryś z rodziców ma pochodzenie żydowskie i do dzisiaj to się zdarza też. Często pada pytanie, mnie pytają, dlaczego nie wyjechałam. I nie tylko Polacy mnie pytają, bo moje koleżanki, które wyjechały, i koledzy też mnie czasami o to pytają. Ja jestem polską Żydówką. Ja mam świadomość swojego żydowskiego pochodzenia, tej swojej kultury. Ja mam bogatszą osobowość, bo za mną idą dwie kultury. Idzie kultura polska, idzie kultura żydowska. Ja, obserwując, co się dzieje tutaj, na różnych polach, to mam troszkę inne widzenie również, bo patrzę z punktu widzenia Żydówki i to troszkę może inaczej odbieram. Nie podobają mi się niektóre rzeczy, nie podoba mi się ekspansja Kościoła katolickiego we wszystko. Dlatego mnie dzisiaj trochę przeraża odbudowywanie się takich struktur tego NLR-u i tej... To jest, bo to jest oddolne jakieś, to jest przerażające. Tak sobie powiedziałam w jakimś okresie, kiedy już tak trochę odchowałam dziecko, prawda, i miałam mniejsze zobowiązania, i jak się do mnie zwrócono, czy bym nie poprowadziła tego TSKŻ-u, no to sobie myślę, kurczę, jak już tu zostałam, to żeby zrobić jeszcze coś dla tych ludzi, którzy tu są, bo moich rówieśników, jak powiedziałam, w ogóle już prawie nie było, natomiast była duża grupa starych ludzi, dla mnie wtedy bardzo starych, dzisiaj w moim wieku bym powiedziała. I tak mi było ich żal, bo te dzieci były za granicą. Nie mogli przyjeżdżać tutaj, bo zabrano ten dowód w jedną stronę, im dano dokument podróży i nie wpuszczano te dzieci do Polski i rodziców nie bardzo wypuszczano. I jak patrzyłam na tą starość tych rodziców, którzy naprawdę poświęcili dla tej odbudowy tego życia w tym mieście całe swoje życie i te swoje idee, jak zostali na starość sami, samotni, nikt się nie miał w chorobie im pomóc ani się zająć i na nas spadły, że tak powiem, te wszystkie obowiązki, które normalnie dzieci by robiły dla swoich rodziców. No tragiczne mieli tą starość, naprawdę. Nie chowały ich dzieci na cmentarzach, tylko obcy ludzie, no bo nie miał kto. Mój ojciec pochodził z Warszawy. Urodził się w Warszawie przed wojną, w 1934 roku. I cała jego rodzina to byli ludzie, którzy byli związani z Warszawą. Na przykład tata mojego ojca był jednym z głównych architektów miasta Warszawy przed wojną. Natomiast w czasie powstania warszawskiego tata mojego taty był w AK. Jego kuzyn i po prostu byli oficerami i musieli w latach 45-46 po prostu zatrzeć po sobie ślady. I wówczas w 46 roku mój tata razem z moimi rodzicami przyjechali do Szczecina. Tutaj taty ojciec, czy mój dziadek, był architektem u prezydenta Zaręby, ale niestety w 1949 roku ówczesna Służba Bezpieczeństwa, czy UB, po prostu odkryli, że on jest oficerem AK. No i go zwolniono z pracy, był bezrobotnym, nie? Więc musiał, utrzymywali się z jakichś takich różnych projektów, no bo miał swoje umiejętności. Natomiast nie wytrzymał chyba tej presji psychicznej, tych prześladowań w sumie. No i zmarł w 1951 roku na zawał. Natomiast tata mój kończył szkołę średnią, jakąś leśną, no i był leśniczym. Swoją edukację rozpocząłem w 1957 roku w takiej miejscowości Krzycko. To jest byłe województwo koszalińskie, gdzie mój tata był leśniczym. To była dosyć ciekawa szkoła podstawowa. Myślę, że ówczesne władze nie przywiązywały wagi w tej szkole do żadnej nauki, ponieważ ta wieś składała się
z rodzin ukraińskich przesiedlonych w ramach akcji Wisła i w zasadzie to tylko sołtys i moi rodzice byliśmy Polakami. W szkole było dwóch nauczycieli. Dyrektorem szkoły był oczywiście mężczyzna i nauczycielem był jego syn. Byli nie, praktycznie oni nie trzeźwieli. To pamiętam, bo ja miałem 7 lat, więc pamiętam, jak człowiek taki przejęty szedł do szkoły, a była jedna duża izba lekcyjna. W rogu tej izby był taki duży piec, na którym z reguły jeden z tych panów, a nieraz obaj, nocowali, czyli spali. Myśmy wchodzili do sali, siadaliśmy, to były osobno pierwsza klasa, osobno druga, takie grupki. Panowie schodzili z tego pieca, rozdawali nam bajki w języku niemieckim. Pamiętam takie fajne bajki, kolorowe. Oczywiście myśmy po niemiecku nie umieli czytać, ale żeśmy to oglądali. I w tamtym czasie nauczyłem się i zapamiętałem do dzisiaj alarmy przeciwlotnicze. To był taki okres, gdzie ci panowie nas przygotowywali do alarmów przeciwlotniczych. To było tak, żeśmy tak oglądaliśmy sobie te bajeczki, tam od czasu do czasu coś na tablicy było napisane i w pewnym momencie wchodził jeden z nich i krzyczał: alarm przeciwlotniczy. I my wtedy mieliśmy zadanie jak najszybciej opuścić szkołę. Czyli niektórzy mieli trasy przez okna, bo to był niski parter, niektórzy drzwi. I ustawialiśmy się przed szkołą w szeregu. Było następnie kolejno odlicz i do domu. I po zajęciach. Fajna szkoła. Myślę, że dzisiaj niejednym by się to spodobało, taka edukacja. No moim rodzicom niestety nie, bo moja mama była z zawodu nauczycielką. Oczywiście nie chciała iść do pracy w tej szkole, bo po prostu względów wiadomych. I wtedy właśnie rodzice podjęli jakby decyzję, głównie ze względu na brak szkoły, żeśmy się przeprowadzili do Stepnicy. To był jesień 58, czy nawet tak 58 roku. I tak zaczęła się moja tutaj już pobyt w Stepnicy. Oczywiście nie będę mówił o tym, o tej całej swojej drodze edukacyjnej, natomiast chciałbym wspomnieć, bo też takie mam dosyć istotne dla mnie i myślę, że nie tylko wspomnienia z okresu służby w Wojskach Ochrony Pogranicza. No bo jak wiecie, formacja, która została zastąpiona dzisiaj przez Straż Graniczną, a wówczas były to Wojska Ochrony Pogranicza. Ja pracowałem na przejściu granicznym w Kołbaskowie i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że był układ przyjaźń, warszawski układ przyjaźń, polsko-nerdowska. To wszystko była wielka fikcja. Myśmy nigdy, jako żołnierze WOP-u, nie czuli się żadnymi przyjaciółmi niemieckiego Stasi. Bo na przejściach granicznych to była służba policyjna niemiecka, nerdowska oczywiście, Stasi. Oni zawsze próbowali traktować nas jako takich, brak mi tu słów, ale nie, krótko mówiąc, nie było żadnej współpracy, nie było żadnej przyjaźni. To wszystko było bardzo sztuczne. Myśmy zbierali informacje, prowadziliśmy tak zwany płytki wywiad, co dzisiaj to może być nawet niezrozumiałe, że jak to przyjaciele, jakieś działania wywiadowcze. Oni oczywiście robili to samo. Kilka takich elementów mojej świadomości, mojej pamięci utkwiło mi na przykład przypadek taki, kiedy polski żołnierz dezerterował z jednostki wojskowej w Szczecinie i przez zieloną granicę przedostał się na terytorium NRD i gdzieś w odległości około 6 km od przejścia po stronie niemieckiej został zastrzelony przez oficera tego Stasi. I pamiętam jak dzisiaj, jak ten oficer stopił porucznika, przyjechał na przejście graniczne po tym zdarzeniu i z taką jakąś wielką satysfakcją stwierdził, że to mój już czwarty. Czyli trzech zastrzelił wcześniej na granicy NRD-RFN, a ten nasz polski żołnierz był jakby czwartym. I to byli tacy ludzie, to byli typowi, ja dzisiaj mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością, to byli normalni faszyści po połączeniu się. Kiedy NRD zostało zlikwidowane i przyszli, jak to my mówiliśmy wtedy na granicy, nowi Niemcy.
Więc ci nowi Niemcy ze służby no, granicznej RFN-u to byli faktycznie nowi dla nas i byli całkiem inni. To było dla nas no, wielkim zaskoczeniem, bo oni byli otwarci właśnie na współpracę, na współdziałanie. Myśmy po bardzo krótkim czasie prowadzili wspólne działania graniczne, robiliśmy wspólne patrole, mieliśmy wspólną łączność radiową, planowaliśmy przemienienie służby na granicy, mieliśmy do siebie zaufanie. Niemcy, ci nowi, oni przychodząc tutaj na tą granicę z Polską, myśleli, że my, że nasze służby, że my jesteśmy jakimś tam takimi służbami zacofanymi. Oczywiście my nie mieliśmy może tak pięknego, wspaniałego wyposażenia technicznego, ale przygotowanie, wyszkolenie nasze było wiele lepsze niż tych Niemców z RFN-u, o czym oni bardzo szybko się przekonali. I wiele działań przyszłościowych, na przykład działań wspólnych, zasadzek na przykład grupy przemytnicze, narkotykowe grupy przemytu narkotyków, ludzi. Faktycznie po niedługim czasie to była kwestia pół roku, gdzie takimi działaniami dowodził polski oficer, a Niemcy byli w tych działaniach, jakby wykonywali jego polecenia. Całe moje świadome dzieciństwo, świadoma młodość i świadome życie rozwijało się tutaj w Żabnicy. Tutaj też zauważyłem taki pierwszy dualizm u mnie wystąpił, mianowicie to, że w domu z opowieści i ze zwyczajów i z wszystkiego innego, w moim domu, w którym teraz mieszkam, rysowała mi się inna Polska, a jak wyszedłem na ulicę, na podwórko, widziałem inną Polskę. I nie mogłem wtedy za nic pojąć tego wszystkiego, o co tutaj chodzi. Jak pojechałem w rodzinne strony swoje, tam gdzie się urodziłem, koło Złoczewa, do Janowa, i tam zobaczyłem takie chatki jeszcze drewniane, gdzie przez okno można było tak normalnie okrakiem przejść. Maleńkie zresztą te okienka, pewnie bym się nie zmieścił dzisiaj. Drogi jeszcze piaszczyste, a u nas brukowane. U nas domy murowane, tam jeszcze drewniane. Tu ulice brukowane, tam piaszczyste. U mnie się to porządkowało dość długo, ale myślę, że u wszystkich mniej więcej tak. Ja wiem tak z opowieści kolegów, że oni przez 10-15 lat nie mogli się oswoić z tym, że u siebie to oni są tam gdzieś. Dopiero po jakimś czasie zacząłem sobie uświadamiać, że to są tereny niemieckie, bo jak myśmy się w szkole uczyli, że tu historia Polski, a tutaj tacy bohaterowie mają sobie, a tutaj żadnego śladu na cmentarzu. No jak kielicho, o co chodzi? No nic nie ma. Jak się tutaj przekonać? No, jakaś dziwna ta Polska tutaj była. Tutaj zacząłem rozumieć te dwie Polski. Tutaj kobiety w szczególności stworzyły takie mateczniki polskości w każdym domu. Bo zazwyczaj przyjechali tutaj ludzie bogobojni, ludzie wierzący. I w każdym domu była taka ostoja polskości, oparta o wiarę, oparta o jakieś swoiste przywiązanie do ojczyzny. To ja jeszcze do dzisiaj nie bardzo mogę to zdefiniować i wytłumaczyć, ale coś takiego było. Polska to było coś takiego, co człowiek bardzo bardziej emocją odbierał niż rozumem. I to wszystko funkcjonowało. I to wszystko u mnie w jakiś sposób zaczęło się porządkować. Że wiedziałem, że to były już ziemie, już wtedy wiedziałem, że to były ziemie niemieckie, gdzieś w latach 60., 50., koniec 50., że to były ziemie niemieckie, że te wszystkie budynki to są budynki, które nie Polacy budowali, tylko Niemcy budowali, że każdy ten dom tutaj ma swoją historię, tylko myśmy tej historii nie znali, bo nikt nas tej historii nie uczył. Zaczął się rodzić regionalizm. Ów regionalizm, jeszcze pojęcie wtedy takie mało sprecyzowane, mało istotne dla wielu ludzi, ale jednak bardzo potrzebne. Bo tenże regionalizm miał dookreślić ten nasz region, to Pomorze Zachodnie. To się początkowo różnie nazywało, ale
już mądrzy ludzie powoływali różnego rodzaju instytucje, to były pozarządowe instytucje, ale one działały na rzecz jakby przeorientowania naszej świadomości, że my tutaj żyjemy w konkretnym regionie Polski. Aczkolwiek wtedy jeszcze do 70 roku, jak wiemy, to z tą Polską tu różnie bywało. Myśmy podlegali pod jurysdykcję biskupa berlińskiego, chociaż mieliśmy swojego zarządcę w Gorzowie. Tutaj przecież jeszcze nie była uznana tak naprawdę przez jedne i drugie Niemcy granica na Odrzeń. Dopiero w latach 70. to wszystko się zdarzyło. Wtedy dopiero papież mógł ustanowić dwie diecezje tutaj, szczecińsko-kamieńską i koszalińsko-kołobrzeską. Tak naprawdę od wtedy zaczęła się Polska. No ale dla nas ta Polska była tu już wtedy. Ta Polska była u mnie w domu, bo przecież tato Polak, mama Polka, w domu się mówiło po polsku, babcia Polka. Inna niż tam w centrali, co ja później dopiero zrozumiałem. Oczywiście od samego początku był problem z gwarą, ponieważ osadnicy przyjechali tu z różnych regionów. Akurat tutaj przyjechało mało kresowiaków, ale ci, którzy na przykład byli na Sybir zesłani, oni już mieli tę naleciałość taką i oni mówili śpiewnie. Ale nie przyjechało to jakby tak jak w całej Polsce, jak na całym Pomorzu. Żadna z grup tutaj nie zdominowała i nie narzuciła jakby swojego języka, w niektórych wsiach tak mieliśmy. Tutaj w Żabnicy nie. Tu się udało. Tutaj, tak jak na całym Pomorzu, najwcześniej wykształcił się język literacki. Norwidowski, Mickiewiczowski, język, który znaliśmy z literatury. Szkoła się do tego ujednolicenia przyczyniła, Kościół się przyczynił. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że ja jestem tutejszy. Że u mnie wykształciła się tożsamość pomorzanina, zachodniopomorzanina, tożsamość mieszkańca Żabnicy, powiatu gryfińskiego, gminy Gryfino, ale nade wszystko Żabnicy. Ja się z nią utożsamiam, to jest moja wieś. Tutaj na cmentarzu spoczywają moi rodzice i mój jeden brat. I pewnie ja też tutaj pozostanę.